Urządzenie. Jesteśmy na żywo. Cześć! Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj waszym i naszym gościem jest Klaudia Cukierpuder. Cześć! Znana z kanału swojego i z opowieści o głównie pielęgnacji. Makijażu i pielęgnacji, tak. Zaprosiliśmy dzisiaj do naszego spotkania z wami Klaudię Cukierpuder, dlatego że jak sobie na nią patrzymy, to mamy takie wrażenie, że ma nieskazitelną cerę. Dziękuję, bardzo mi miło. Będziemy podpytywać, co robi, jakie ma swoje ulubione typy makijażowe, jak to nie wygląda, no i oczywiście będą rozdania. Wszyscy, którzy już są z nami na live'ach od jakiegoś czasu, wiedzą, że lubimy rozdawać kosmetyki w międzyczasie. Będziemy zadawać pytania? Tak, łatwe. Łatwe. Tylko łatwe. I będziemy rozdawać, będzie bardzo miło. Także kochani, zaczynamy nasze spotkanko. Kochana, powiedz mi, jak to się dzieje, że ty testując tak dużo produktów kosmetycznych, masz tak piękną cerę? O rany, bardzo dziękuję przede wszystkim za te komplementy. Jak to się dzieje? Ja myślę, że to jest też zasługa tego, że mam już swoje lata, czyli 30 lat, skończyłam w styczniu i tak naprawdę wiem już, czego ta moja skóra potrzebuje. Wiem, jak się zachowuje, po jakich produktach, wiem, co powinnam nakładać, żeby ona wyglądała dobrze, jakie rytuały wykonać, wiem, jak zareagować w momencie podrażnienia, czy w momencie alergii, czy kiedy mnie wysypie. I to doświadczenie bardzo dużo daje, bo też miałam problemy trądzikowe, kiedyś miałam olbrzymi trądzik na czole i wiem już, z czego to wynika, wiem to dziś, ale wtedy tego nie wiedziałam, ale do tych rzeczy może przejdziemy za momencik. Natomiast ta kwestia metody prób i błędów, uczenia się, to sprawiło, że dzisiaj po prostu wiem, jak pielęgnować tą cerę, jest mi łatwiej. No dobrze, kochani, napiszcie nam może w komentarzach, jakie wy macie największe problemy ze swoimi cerami, a my będziemy te komentarze teraz czytać i będziemy starali się dobrać wam właściwą pielęgnację. Tak, ja już widzę komentarz, który mi się bardzo podoba, dałabym pani 20 lat. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Ja panią widzę blisko i też bym miała 20 lat. Najwięcej to 20. Ja się czuję na 18. No prawda. No dobrze, czyli miałaś w swoim życiu taki moment, kiedy ten trądzik po prostu po ciebie sięgnął. Tak. I jak sobie poradziłaś? Wiesz co, chodzi o to, że ja teraz wiem, co robiłam źle. To było takie błędne koło, bo po pierwsze, miałam grzywkę, żeby kryć moje wszystkie problemy na czole przed całym światem. Więc tutaj dopływ tlenu zablokowany. Używałam bardzo ciężkich podkładów o mocnym takim kryjącym, mocnych kryjących o matowym wykończeniu. No i najważniejsze było dla mnie to, żeby to wszystko zatuszować, a totalnie jakby nie przejmowałam się tym, że to wszystko trzeba z tej skóry zmyć, trzeba ją odpowiednio oczyścić. No i cały czas te problemy powracały. Jak przeszłam na lżejszy makijaż, na delikatniejsze formuły i zaczęłam dużą wagę przykładać do pielęgnacji właśnie, do prawidłowego oczyszczania skóry, do odpowiedniego nawilżania, a nie tylko wysuszania, gdzie moja skóra się broniła i automatycznie jeszcze więcej sebum produkowała. Jak właśnie znalazłam ten balans, zorientowałam się, co na nią dobrze działa, czyli właśnie to nawilżanie, ta ochrona, wsparcie bariery ochronnej, to wszystko jakby te problemy same zaczęły się rozwiązywać. No, tylko, że takie dojście do tego momentu, kiedy już wiemy, o co chodzi. Tak. I to jest też taka pewna świadomość tego, co skóra tak naprawdę, czego potrzebuje nasza skóra, nie? I to jeszcze kolejne do przeskoczenia są płoty, żeby dobrać odpowiedni kosmetyk, bo przecież ich jest tak wiele. Tak. I to też stanowi jakiś problem, nie? Oczywiście, że tak. Ja mam skórę wrażliwą, naczynkową, suchą, więc ja uwielbiam wszystkie takie formuły, które koją, które nawilżają. Ja w ogóle uwielbiam pielęgnację warstwową. Każdy, kto mnie zna, wie, że ja uwielbiam dużo nakładać na skórę. Uwielbiam często robić sobie maseczki, wszelkie takie zabiegi pielęgnacyjne. I właśnie ta pielęgnacja warstwowa sprawia, że ja mogę wprowadzać w moje rutyny różne składniki aktywne, które wspierają moją skórę. No i też ta moja skóra jest świetnie nawilżona, zabezpieczona.
Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym miała nałożyć tylko krem na twarz, albo nie wiem, tylko jakąś emulsję. Tylko musi być tonik, esencja, serum, odpowiednia właśnie emulsja albo krem i dopiero wtedy czuję, że ta moja skóra jest szczęśliwa. To ja mam taką propozycję, bo z tej pierwszej twojej części wypowiedzi, wtedy kiedy wychodziłaś z problemów z trądzikiem, okazało się, że dobrze było zwrócić uwagę na to, jak, że ta skóra musi być dobrze oczyszczona. Jak najbardziej. To może. Bardzo ważne. Rozdamy sobie jakieś masełko oczyszczające. O, super, super. Zadamy wam teraz, uwaga, bardzo trudne pytanie. I wy na nie odpowiecie. I teraz będzie ta trudniejsza część. Nie pytanie, ale ta część trudniejsza, bo zaraz wam powiem, o co chodzi. Rozdania odbywają się trochę w takim wydaniu, że trzeba się zastanowić, dlatego że na Facebooku od razu możecie udzielać odpowiedzi, ale na Instagramach nie od razu. Dlatego że dopiero pod postem, który zamieścimy zaraz po dzisiejszym wydarzeniu, że w ogóle taki live się odbył, dopiero pod tym postem zamieszczajcie odpowiedzi. Nie ma znaczenia prędkość odpowiedzi, szybkość zgłoszeń, tylko jakby sama zawartość, treść tej informacji. Dobra, to mogę ja zadać pierwsze pytanie? No pewnie. Ja bardzo, ponieważ ja bardzo często osobiście też staram się przekazywać wam jakieś informacje pielęgnacyjne, na przykład na naszym kanale YouTube'owym. I bardzo często w różnych materiałach czy w opisach piszę o tym, dlaczego masełko nasze do demakijażu jest takie fajne. Bardzo proszę o powiedzenie mi, nam, w komentarzu, czym masełko różni się w oczyszczaniu od na przykład żelu? Dobra? Co robi bardziej, w czym może być bardziej pomocne? No dlaczego uważam, że jest po prostu bardzo dobrym rozwiązaniem? Pytanie. I no tak. Także Facebookowicze od razu odpisują, Instagramerzy dopiero jak się pojawi post. Ok. To pierwsze rozdanko. A, bo jeszcze nie dodałam, po ile osób wygra. Po dwie osoby z każdego kanału. Ok? Dobra. Jedziemy dalej. Kochana, więc tak, powiedziałaś, że jeden krem to trochę mało. Zdecydowanie. Dobra, to masz tak, takie poczucie intuicyjne, że to trochę mało i z doświadczenia, czy najpierw się doszukałaś, że to wiedzowo jest bardzo dobrze uzasadnione? Jedno i drugie. Czyli szukałaś tych informacji gdzieś, tak? Tak, szukałam informacji właśnie, jakie składniki dla mojej skóry są najlepsze, co zadziała najlepiej właśnie na moje problemy, czyli na suchość, na taką osłabioną barierę hydrolipidową, co wzmocni moje naczynka i w ten sposób właśnie starałam się układać sobie tą pielęgnację, tak żeby właśnie każdy kosmetyk działał na jakiś problem. Wiecie co, to ja może tak wyjaśnię jakby formalnie, dlaczego rzeczywiście taka pielęgnacja ma bardzo dobre uzasadnienie. Jeżeli patrzymy sobie na kosmetyki w ogóle, na całą ofertę pielęgnacyjną, to mamy takie poczucie, że jest bardzo dużo kosmetyków nawilżających, a to kremy, a to żele różne są. Natomiast nie mówi się o tym, bo też nie bardzo jest miejsce na opakowaniu, żeby na deklaracji marketingowej, gdzieś w tej deklaracji wpleść jeszcze mechanizm działania całego produktu, nie? Nawilżanie może być dwojakie. Po pierwsze, mogą być składniki, które są leciuteńkie, jakby w odczuciu na skórze, ale które mogą troszeczkę wejść w warstwę rogową skórka, czy tak powierzchniowo, i tam na tej głębokości, już od środka właściwie na skórka, wyłapują tą wodę, która z nas cały czas ucieka. My cały czas parujemy. I cała, w ogóle cała historia polega na tym, żeby zatrzymać tą wodę, która z nas ucieka. To nas nawilża, tak? Nie woda z zewnątrz, tylko przytrzymać to, co już w nas siedzi. Tak. I teraz albo włożymy odrobinkę w naskórek takich składników, które w naskórku zwiążą tą wodę i nie pozwalają jej zbyt szybko uciekać, albo mamy też możliwość nałożenia składników tłuszczowych na powierzchnię naskórka. I wtedy to zamknąć to. Tak, bo woda przez tłuszcz nie ucieka. Można też, bo jeżeli jest problem z przesuszeniem skóry, to też jest problem z tą barierą, która nas chroni, hydrolipidową. I teraz można jeszcze zastosować składniki regenerujące, jak na przykład estry cholesterolu, które no, różnią się od działania wazeliny. Powiedzmy sobie to tłuste i to tłuste, tak? Ale wazelina będzie działała wtedy, kiedy jest na skórze, jak ją zetrzesz ręką mechanicznie, po prostu nie ma, nie działa. A estry cholesterolu mają właściwości regeneracyjne. Także konkluzja jest taka, że mechanizmy działania są różne.
trzeba wykorzystać wszystkie, tak, żeby działać dobrze. Tak. I teraz tak, bo jeszcze powiedziałaś ciekawe. A w jakim produkcie mamy te estry cholesterolu? Właśnie w Bandi albo w Dr. W Bandi mamy taką linię, właśnie taką serię składającą się z kilku linii, Medical Expert, i tam są takie kuracje. Kuracje na noc, można stosować jako kremy na noc albo jako takie maseczki na noc. I tam są estry cholesterolu. Właśnie do osób, które mają skłonność. Ja uwielbiam maseczki na noc, więc muszę ten produkt przetestować. Zaraz Ci wszystko opowiem, jak to się odbywa. Dlatego, że jak już znamy takie mechanizmy, to bardzo łatwo nam wybrać dobry kosmetyk. My wcale nie musimy mieć na półce 20 kremów kosmetyków. My po prostu musimy mieć kilka, ale tych, które działają dobrze na naszą skórę. Dokładnie. I teraz powiedziałaś też, że masz cel miejscami przetłuszczającą się, ale właściwie suchą. I gdzieś szukałaś tego balansu. Tak, tak. Te osoby, które, bo widzę, że tutaj niektórzy z Was pisali, prosiłam na początku, żebyście napisali, jakie macie problemy z cerą. Piszą niektóre osobki, że na przykład cera się przetłuszcza. No i co teraz? No właśnie, ten balans. Tak, dokładnie. I często właśnie to przetłuszczanie wynika z tego, że my obsesyjnie matowimy tą skórę i wysuszamy. Stosujemy matujący krem, matujący tonik. W ciągu dnia dokładamy puder, matowimy. I to jest właśnie to błędne koło, z którego wynika to, że nasza skóra się broni i produkuje jeszcze więcej sebum. Także nie zapominajcie, ja zawsze to powtarzam, nie zapominajcie o nawilżaniu, bo ono jest bardzo ważne. No i kosmetyki to nie wszystko. Pamiętajcie też, żeby pić odpowiednią ilość wody, bo wiem, że tutaj wiele osób o tym zapomina. Wody, herbatki owocowe. Tak. To jest wszystko to, co owoce, co ma na nas wpływ. Ja Wam może podsumuję fajne rozwiązanie dla cer mieszanych, które boją się stosować kremy nawilżające, czy w ogóle kosmetyki nawilżające, bo mają wrażenie, że to ich obciąża. Tak. Albo że coś jest konwergentne. Jest ten strach przy takich skórach, tak. Bo bardzo często piszecie do nas, że szukam kremu nawilżającego, ale lekkiego, nie komedogennego, bo mam skłonność do zapychania, tak mówicie, nie? Więc na przykład bardzo dobrym rozwiązaniem jest, i uwaga, tu odkryję Amerykę, oczywiście kwas hialuronowy. Tak, to jest faktycznie zaskakujące. Wiecie co, bo to jest taki składnik, w ogóle jest kilka takich składników, które zawsze świetnie się sprawdzą, natomiast one za każdym razem są troszkę w innym wydaniu w innych kosmetykach. Bo kwas hialuronowy może mieć różną wielkość, on może mieć różną cząsteczkę. Najlepsze są te połączenia, żeby był wysokocząsteczkowy, niskocząsteczkowy. Dokładnie to. Troszkę wejdzie, troszkę zadziała na skórku, a troszkę zostanie na powierzchni, zrobi filtr. Dla wszystkich osób, które mają cery mieszane, przetłuszczające się, a zaczyna się wiosna, wyższe temperatury i to przetłuszczanie się, no troszkę nam wyjdzie troszkę bardziej, a jeszcze jest trochę przesuszenia po zimie. A jeszcze maseczki. Ja chciałabym Wam polecić bardzo, jest taki koncentrat z kwasem hialuronowym z linii Booster, który jest żelem leciuteńkim i bardzo szybko przekonacie się, że jak dobrze nawilżycie skórę, to ona się nie przetłuszcza. Tak. A jak jeszcze użyjecie, na przykład jest tak, z takiej linii Anti-Dry, z Medical Expert, kwasowy peeling silnie nawilżający, tam jest połączenie kwasu mlekowego i mocznika działania, czyli takie działanie bardzo zmiękczające na skórę i też silnie nawilżające, macie święty spokój z przesuszeniem i nie przetłuszcza się Wam cera. A ja w ogóle przy mojej suchej skórze to uwielbiam tego typu produkty dodawać do kremu. Tak. I łączyć. Tak. I taki miks działa też super. To jest taki, to jest też taka propozycja, którą my Wam bardzo proponujemy w marce Dr. Skin, że możecie nakładać tam te produkty właśnie o lekkich konsystencjach w kroplomierzach, nazywają się boosterami, one są w stage 3, zaraz powiem, o co chodzi. I bardzo chętnie możecie, właśnie bardzo polecam, żebyście stosowali je albo samodzielnie, albo dodajemy do kremu. Tak jest. No dobrze. Powiedz mi, bo teraz tak, jeżeli patrzymy sobie na cerę, no to oczywiście bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy sobie tak określili, że cera jest sucha, normalna, mieszana i dobieramy sobie krem. No ale sama też już powiedziałaś, że u Ciebie to już też tych rodzajów cery jakby na jednej skórze jest trochę więcej. Ja często robię tak, że inne serum na przykład nakładam na strefę T, na nos i brodę, inne na policzki, gdzie tutaj mam właśnie tą cerę naczynkową, więc lubię też nie ograniczać się w tym temacie, tylko właśnie... No moderatorzy nam to musimy się zorientować, o co chodzi. Tu akurat nie mamy tego serum.
o którym to myślałam. To serum. To serum. Wszyscy chcą zobaczyć. Tu i tam i tu. To serum nawilżające, tak? Dobra, wracamy do boostera, bo tutaj prośba była o pokazanie. No to jest produkt, który absolutnie wiosną, to jest must have w każdej kosmetyczce, po prostu musi być. Przy czym najlepiej, bo to jest niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, na niego nałożyć sobie krem nawilżający. Czymś go domknąć. Tak. Dobra, wracając do tego, ja właśnie inaczej traktuję moje partie skóry i nie bójcie się też tego, żeby nałożyć inne serum właśnie, chociażby na przetłuszczającą się brodę, inne serum na wrażliwe takie zaczerwienione policzki, to jest fajne rozwiązanie. I na przykład są też takie produkty, których bym absolutnie nie nałożyła sobie na policzki, a z miłą chęcią je nałożę właśnie na tą brodę czy na czoło. Tak jest w przypadku chociażby peelingów takich niechemicznych, brakuje mi teraz słowa, mechanicznych, że na policzkach ich nie stosuję, no bo mam skórę naszynkową, ale ja testuję mnóstwo produktów i lubię sobie je nakładać na strefę T. A tutaj dążę do tego, że widzę ten kwas salicylowy Dr. Skin Clinic, ten peeling do cery trądzikowej. No ja w tym momencie nie mam cery trądzikowej, ale ja ten produkt, zresztą Wam już go polecałam, ja ten produkt uwielbiam nakładać na brodę, bo on się świetnie sprawdza w przypadku zaskórników. Ja widziałam efekt po tym produkcie już po pierwszej aplikacji i faktycznie on tak fajnie zmniejsza te wszystkie stany. Więc podsumowując, nie bójcie się stosowania różnych produktów w różnych miejscach na twarzy. Ja sobie tak myślę, że jeszcze dobrze byłoby, żebyśmy zaznaczyły, że też te lekkie konsystencje, o których mówimy, oczywiście one nie są komedogenne. Natomiast jeżeli chcecie ten booster, nawilżanie z kwasem hialuronowym domknąć kremem, tak jak powiedziałaś, na przykład bardzo dobrym rozwiązaniem będzie z Dr. Skina krem intensywne nawilżanie, bo tam jest jeszcze niacynamid. Poza tym ten krem też badaliśmy. Ulubiony składnik mojego męża. Badaliśmy go też pod tym kątem, czy na pewno nie jest komedogenny i nie jest komedogenny. To też świetnie. Także świetnie. Możecie i droga otwarta. No dobrze, z ostatnich takich nowych nowości testowałaś z naszych linii tą linię Jankę. Tak, testowałam przede wszystkim lemoniadę tonizującą. Bardzo mi się spodobała szata graficzna i nazwa, design. Myślę, że to jest fajny w ogóle sposób na takie zachęcenie młodych osób do tego, żeby sięgały po pielęgnację. Bo wiem, że młode dziewczyny, chociaż mam nadzieję, że to się zmienia, natomiast wiem, że jak ja byłam nastolatką, no to ja o tej pielęgnacji nie myślałam i może gdyby ktoś chciał do mnie trafić właśnie w taki sposób, proponując produkty, które się tak fajnie nazywają, które przyjemnie pachną, które mają ładne takie pastelowe opakowania, to pewnie bym była bardziej skłonna, żeby właśnie sięgać po tą pielęgnację, żeby się nią zainteresować, więc w ogóle to jest super pomysł, a lemoniada tonizująca nawet na mojej wrażliwej, naczynkowej skórze się sprawdziła. Przepięknie pachnie i bardzo fajnie nawilża. I tak dodatkowo jeszcze koi. No to ja teraz... Plus też za fajny atomizer, bo to nie jest regułą, że atomizer jest fajny, a tutaj się nie zacina i nie rzuca wielkimi kroplami. I jest przyjemną mgiełką. Tak, 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 tak. Przy całej linii Younger Glow, taka była myśl nasza główna, żeby to była taka odpowiednia pielęgnacja dla cer młodych. No i wyszliśmy też z założenia takiego, że oczywiście, jeżeli ktoś ma problem z niedoskonałościami, gdzieś ta jest cera trądzikowa, to taka osóbka sięgnie sobie po produkty typu anti-acne z Medicala. Są inne linie, gdzie te produkty takie typowo redukujące problemy przy cerach trądzikowych istnieją. Natomiast przecież jest całe mnóstwo młodziutkich osób, które mają bardzo ładne cery, a te niedoskonałości gdzieś są sporadyczne. Tak. I też zwróciliśmy bardzo uwagę na to, że coraz więcej osób mówi wprost, że te cery coraz bardziej są uwrażliwione. Z różnych powodów. Zanieczyszczenie środowiska, tak, wpływa na uwrażliwienie cery. Jedzenie, gdzieś to nasza pielęgnacja. Tak. I to jest coraz większy problem w ogóle. Dlatego pomyśleliśmy sobie, że zrobimy taką linię, która będzie po pierwsze dla młodych, którzy mają właśnie cery wrażliwe,
Te osóbki nie muszą mieć dużego trądziku, ale chcą wyglądać właśnie świeżo i glow. Mm-hmm. Bo też zmieniają się trendy i w makijażu, i w ogóle w wyglądzie. I gdzieś ten makijaż nie musi być taki mocny i duży, ale właśnie to glow, to rozświetlenie skóry, że ja chcę mieć ten efekt insta, mm-hmm. tak, ale bez make-upu. Mm-hmm. I o tym cały czas sobie myśleliśmy i na przykład dlatego w takim kremiku, który jest bardzo leciutki i przyjemny, do tego kremiku daliśmy azelaglicynę. To jest odpowiednik kwasu azelainowego, ale delikatniejszy, który redukuje problem nadwrażliwości skóry. I bardzo ładnie jeszcze dodatkowo ta emulsja nawilża. No a już takie tam, wiecie, przyjemności typu, że produkt nazywa się puddingiem. No to już my sobie tak jakby chcemy z Wami po prostu takie przyjemności opowiadać tymi słowami na opakowaniu. Także kochani, kto z Was już naszą linię Careglow zna, także zapraszamy. A powiem Wam taką ciekawostkę, że my myśleliśmy, oczywiście nazwaliśmy, że Young Care Glow i to będzie taka linia dla młodych osób. No właśnie bardzo często piszą do nas osóbki takie po 30 i mówią, że fajne. O, tak, że też się sprawdza. Tak, i że się sprawdza, albo że podbierają dzieciom. Tak, podbierają dzieciom. No bardzo nam miło, bardzo proszę. Kochani, super. Czas ucieka, więc trzeba szybciutko zorganizować następne pytanie. Pytanko, tak? Tak. Ja tylko technicznie przypomnę, na fejsie od razu udzielacie odpowiedzi, a instagramowicze czekają na posta. Jak się pokaże post, to tam szybciutko tą odpowiedź zamieścicie. Dobrze, kochani, to co? Jedziemy z pytaniem? Teraz ja. Ale kurczę, nie wymyśliłam jeszcze. No dobra, to popij wodą. To ja jeszcze nie zagaję, bo tylko nie chcę Cię pytać, żebyś mogła się zrobić. Mogła wymyślić właśnie coś. Ustępuję, ja zadaję pytanie. Tak, bo jest z nami, mogę powiedzieć imię? Oczywiście. Tak, Łukasz. Insta husband. Insta husband, tak. Insta husband jest. Słuchajcie, no rzecz w tym, że żeby mieć piękną cerę, trochę się trzeba napracować. Oj, tak, tak, tak. Jak się totalnie oleje temat, czy masz taki gorszy okres, że przestaniesz na przykład pielęgnować skórę, to niestety od razu widać na tej skórze. No bo wiesz, jak ktoś patrzy na Ciebie na Instagramie, te zdjęcia takie piękne, tak? Także sobie myślę, a to ma takie geny. Oj nie. Jak ja mówię i tłumaczę, jak ja mam problemy ze skórą, mnie się wydaje, że ta moja skóra wcale nie jest taka łatwa do tej pielęgnacji. Poza tym jeszcze mnie uczula wiele takich bardzo naturalnych składników. Ja na przykład mam uczulenie na ksylitol, na wszelkie takie stewiowate i coraz częściej w kremach, w pielęgnacji naturalnej te składniki się zdarzają, więc słuchajcie, ja przy wszystkich testach atestuję, wiecie, mnóstwo kosmetyków. Jak sobie czasami nie sprawdzę, to mam później zdziwienie, bo na przykład nakładam krem pod oczy i wyskakują mi tutaj takie dwa czerwone, wielkie place. Patrzę na skład, oczywiście ksylitol w składzie. Także to nie jest takie proste. Trzeba bardzo uważać i trzeba też przykładać wielką uwagę do tego, żeby właśnie dobrać sobie odpowiednie składniki, nie podrażnić tej skóry, właśnie nie nałożyć, nie podtrzymać czegoś za długo, bo to może się źle skończyć i mamy efekt odwrotny. To ja dam Ci kilka oddechów, zastanów się nad pytaniem. Dobrze. A ja Wam zdradzę może kilka takich tipów, jak sobie radzić, jeżeli macie cerę wrażliwą, jeżeli zdarza Wam się jakieś podrażnienie, co w takiej sytuacji można zrobić. Najgorszym rozwiązaniem, co możecie zrobić, to na gwałt szukać sobie innego szybko kosmetyku albo szukać kilku innych kosmetyków, raz to, raz coś innego. Najlepiej jest wybrać taki produkt ratujący, który będzie miał mało składników aktywnych, po pierwsze, ale po drugie też zwracajcie uwagę na to, żeby wybierać coś z gamy produktów tak zwanych hypoalergicznych. Mm-hmm. Takich, które są dedykowane dla cer wrażliwych, żeby taka deklaracja bardzo wyraźna była na opakowaniu. Poza tym dobrze jest, jeżeli wiecie, że macie taką skłonność do alergii, do podrażnień, jeżeli kupujecie sobie nowy kosmetyk, nie nakładajcie od razu na front twarzy, na całą twarz, tylko zróbcie sobie test płatkowy. Tak. Po prostu trzeba wziąć do tego kosmetyku, ciach, za płatkiem ucha na szyi, posmarować i obserwujemy, ale nie pół godziny. Mhm. Obserwujemy 12 godzin, 24 godziny, czy nas nie swędzi, czy się nie zrobiło czerwono, tak? I dopiero wtedy z pewnym przypuszczeniem, że może wszystko będzie w porządku, nakładam na całą twarz.
Hypoalergiczne kosmetyki bardzo często też mają taką gwiazdeczkę. Mhm. Hypoalergiczne i gwiazdka, a gdzieś tam jest jakieś odniesienie. Więc też może wyjaśnimy sobie, że hypoalergiczny kosmetyk nie ostrzeże Was przed, na 100% przed reakcją alergiczną. Tak, to się mimo wszystko może zdarzyć. Tak, no jeżeli mamy uczulenie na marchewkę i kupiliśmy sobie kosmetyk z marchewką, to prawdopodobnie wydarzy się alergia. Także zawsze trzeba brać na to poprawkę. Mhm. No to takie są praktyczne rzeczy. A jeszcze bardzo fajnym produktem, jak się wydarzy coś, jest taka kuracja SOS Anti-Irritator. To już tak. Tak, tak. Ja testowałam coś w tej kuracji, no. Chyba taką emulsję. I to na pewno. Fajne. Tak. Ja w ogóle muszę mieć takie ratunkowe produkty w swojej kosmetyczce. Mam wiele takich produktów pielęgnacyjnych i boostery, i maseczki. Takie, które nakładam w momencie, jak właśnie coś mnie uczuli. I to jest taki pewniak, nie? I zresztą mój mąż, który tu siedzi, on też jest taką osobą, która często ma różne takie sytuacje i wtedy go ratuje. Mieliśmy taką akcję. Czy ja mogę zadać pytanie? Proszę. Myślę, tak, że jest bardzo fajne. Zadaje. Tak jest. Czy w asortymencie Bandy lub Dr. Skin znajduje się coś, co sprawdzi się idealnie na strupki po pryszczach i przebarwienia, które tak. Później powstaną? Posłuchamy. Tak, no na strupki to bardzo proszę nie drapać, bo one się zdzieliły. Dokładnie, jakaś to, przyczyna tych strupków jest. Nie drapiemy, bardzo, bardzo proszę. Po drugie, przebarwienia takie, które się tworzą po zmianach właśnie związanych z niedoskonałościami, to są po pierwsze o podłożu zapalnym. Mhm. One najczęściej są głębokie i jeszcze za chwilkę nam wyjdzie słońce, więc one się bardzo chętnie utrwalą i zmienią swój kolor na ciemniejszy, bardziej wyrazisty. Mhm. Więc filtry przeciwsłoneczne bardzo, bardzo proszę nakładać. Tak. Wcale to jest nieprawda, że filtry muszą być ciężkie, można sobie wybrać bardzo przyjemne konsystencje takich produktów. To jest po prostu coś bardzo ważnego. Co się wydarzy teraz, co trzeba zrobić, żeby te przebarwienia nam się rozjaśniły, tak? Mhm. Czyli tak, profilaktyka, żeby się nie przyciemniały, już mamy filtry, ale coś sobie stosujemy. No musimy pobudzić wzrost komórek, które są zabarwione, czyli coś musimy złuszczającego, wcale nie silnie złuszczającego, a jak ktoś ma problem z niedoskonałościami, to bardzo proszę nie peeling mechaniczny, tylko bardzo chętnie w kwasowy zapraszam. Tak, tak, tak. Bo kwasy nie tylko pobudzają wzrost tych komórek, ale one jeszcze mają często jakieś swoje wyjątkowe właściwości. Dokładnie. I na przykład możecie stosować albo krem z kwasem migdałowym, mam taką mieszaninę z polihydroksykwasami. Wszystko zależy od tego jeszcze, jakie macie dodatkowe potrzeby swojej skóry. Natomiast bardzo też dobrze Wam się sprawdzi, coś z Dr. Skina, coś co ja bardzo, bardzo lubię i myślę, że w ogóle cery mieszane bardzo będą chętnie po to sięgały. To jest taki booster rozjaśnianie z witaminką C, który ma w sobie glukonolakton, czyli coś, co będzie rozjaśniało i delikatnie pobudzało skórę do złuszczania, ale akurat w Doktorze Skinie, ponieważ to jest taki etap trzeci booster, mamy też peelingi, także tam możecie sobie tak stopniować. Dobieracie sobie raz w tygodniu, używacie właśnie ten peeling trądzik. On też będzie miał właściwości rozjaśniające przebarwienia pozapalne, bo tam jest troszkę kwasików. I później, ale też pamiętajmy o tym, że już peeling raz w tygodniu, raz, dwa razy w tygodniu góra. A ten booster codziennie, rano i wieczorem i będziecie mieli bardzo ładną poprawę. Poza tym w ogóle witamina C, ponieważ działa silnie przeciwutleniająco, ona też działa... Świetna jest pielęgnacja, witamina C. Ona jest i dla młodych, bo redukuje niedoskonałości. W ogóle dla każdego robi robotę swoją. Kochani, czy ty wymyśliłaś pytanie? Tak, wymyśliłam. Mam nadzieję, że go nie zapomniałam przez ten czas. Musimy rozdać jeszcze. Dobra, słuchajcie, ja poproszę Was o nazwę tej serii dedykowanej dla osób właśnie młodych, chociaż nie tylko młode osoby jej używają, ale napiszcie, jak się nazywa ta seria i napiszcie, który mnie najbardziej się spodobał produkt z tej serii, o którym opowiadałam Wam, że jest taki fajny, bo ma fajne coś tam i tak dalej, i tak dalej. To trudne pytanie jest. Jak ktoś słuchał, to będzie wiedział. No dobrze, dobrze. No to co, to ruszamy dalej, tak. Nie? Powiedziałaś... Przeszłaś do tych SPF-ów też bardzo ważnych, ja o tym na początku nie wspomniałam, ale ja jestem właśnie na tym punkcie, tak trochę już tam... Jesteś świrem po prostu. Nie, można powiedzieć, że ja na wszystkich krzyczę dookoła, jak ktoś nie używa filtrów, to nawraca. No i na szczęście też dziewczyny mi piszą na Instagramie, że dzięki mnie zaczęły stosować te filtry, więc bardzo mnie to cieszy. Jeżeli wiemy, że mamy trądzik różowaty, oczywiście udajemy się do dermatologa, dostajemy jakieś leki,
ale też trzeba jakoś się czymś się umyć, tak? Zabezpieczyć tą skórę. Tak, czyli wzmacniamy barierę naskórkową. Tak. A, to znaczy wybieramy dobry kosmetyk nawilżający. Właśnie z Bandy, na przykład fitoceramidę, myślę, że w tej kuracji SOS, którą ty stosowałaś. Tak. Ale też bardzo dobrze zwrócić uwagę na kosmetyki, które u nas mają takie określenie, że redukują zaczerwienienie skóry. Mm-hmm. Nie wiem, czy wiecie, ale w kosmetykach nie bardzo trafionym pomysłem jest, żeby mówić, że kosmetyk wzmacnia naczynia krwionośne. Raczej takie deklaracje spotkacie na kosmetykach spotykanych w aptekach, na produktach farmaceutycznych. Mm-hmm. Natomiast w kosmetyce jako takiej pielęgnacyjnej raczej my mówimy, że redukujemy zaczerwienienie mm-hmm. skóry. I to, co redukuje zaczerwienienie skóry, to jest arnika, to jest kasztanowiec, mm-hmm. ale to też jest wyciąg z cyprysu. I wyciąg z cyprysu to jest jeden z tych składników, który działa właśnie i wzmacniająco, jeżeli chodzi na naczynia krwionośne, co wiemy, że nie powinna tak powiedzieć, i jednocześnie bardzo ładnie redukuje problem z trądzikiem brzowatym. Mm-hmm. I taki miks znajdziecie na przykład w kosmetyku w linii Venocare. Mm-hmm. Także tam zajrzyjcie, bo przecież wcale nie jest powiedziane, że osoby z cerą skłonną do trądziku brzowatego muszą mieć cerę przetłuszczającą się. Dobra. Czasami to może być z cerą suchą czy przetłuszczającą się. To jakby musimy brać poprawkę na to, że też ta konsystencja musi być dopasowana do naszych oczekiwań czy problemów skóry. Także Veno wybierzecie i bogatsze konsystencje, i lżejsze, i żelowe. Co kto ja od siebie dodam jeszcze, że i wiem, że w Bandy jest ten składnik, wątrota azjatycka się super sprawdza. Tak, przy takiej cerze. Tak jest. Więc wszystko to, co koi, co wzmacnia regenerację naskórka, to wszystko to będzie dla Was bardzo, bardzo pomocne. No i cały czas wracam do tematu, że ta nadwrażliwość cery to jest ten duży problem z dzisiejszych czasów, tak, tak. Bo mamy zanieczyszczone środowisko, mamy ten problem jeszcze teraz maseczki i wszyscy jesteśmy na to tak naprawdę narażeni. Takie pytanko tutaj widzę, bo blisko nam. Czy krem z kwasem migdałowym, bo krem z kwasami można stosować tylko w okresie jesienno-zimowym? Nie. Można stosować oczywiście w czasie wiosny. Tylko pamiętamy o filtrach. Tak. Wszystkie kosmetyki, które złuszczają, no złuszczają warstwę rogową naskórka. Czyli, która też poniekąd przecież jest naszą ochroną. Tak, czyli troszeczkę ją osłabiamy poprzez to. I musimy ją chronić. Tak, czyli tak. Musimy zrównoważyć to, co zabraliśmy z skórze, musimy dołożyć filtrem. Filtry te, które możecie wybierać, to jest czy SPF 50 u nas, czy no bardzo taki delikatny filtr, ale za to bardzo przyjemny, lekki krem z linii SeboCare. Tam jest SPF 20, natomiast w tym kremie też znajdziecie właśnie ten wyciąg z komórek obronnych drożdży, który da Wam efekt też poprawy kolorytu skóry. Także możecie sobie sięgać po różne produkty, a macie też do wyboru od niedawna filtr SPF 30. Fizyczny, wyłącznie oparty na filtrach fizycznych, który ma bogatszą konsystencję, natomiast specjalnie dedykowany dla cer wrażliwych, bo daje takie od razu bardzo ładne ukojenie ewentualnych podrażnień. I on tak delikatnie też wyrównuje kolor skóry bardzo tak, ładnie. Bo on jest od razu z pigmentem, więc troszkę mamy już podkładu. Ja go tak lubię na takie dni, kiedy się nie maluję, tylko nakładam sobie tam troszkę korektora pod okiem i właśnie on to wszystko tak ładnie wyrównuje. I mam ochronę, nawilżenie, bo on też tak fajnie zabezpiecza tą skórę. No i przy okazji jeszcze taki efekt beauty. My tak sobie opowiadamy o tych kosmetykach i ich po prostu jest tak strasznie dużo, że może by jakiś kod zniżkowy Wam się przydał, co? No właśnie. Jak jesteście za to, dajcie znać, to ja Wam powiem, jaki kod Wam dam. A jak nie, to zadajemy go dla siebie. A jak nie, to nie dam. No, żartuję sobie. Oczywiście, słuchajcie, dla wszystkich osób, które z wielką przyjemnością dzisiaj gościmy, mamy kod zniżkowy i kod zniżkowy to jest, no jak żeby inaczej, cukier20. O! Minus 20% na produkty Bandy i produkty Dr. Skina. Także zapraszamy serdecznie, zerkajcie, co tam u nas słychać, oglądajcie sobie, jakie mamy produkty. Gdybyście mieli wątpliwości, na co się zdecydować, bo no wiecie, to nie jest takie właśnie proste, żeby dobrać coś dla siebie, jeżeli chodzi o działanie, a jeszcze jak macie wątpliwości, czy coś ma taką czy inną konsystencję, zawsze możecie pytać, bo my mamy poradę kosmetologa. Nie tylko e-kosmetologa, takie automatyczne, które są pewną sugestią tylko w wyborze, ale takiego kosmetologa, który odpowiada fizycznie, czyta Wasze wszystkie maile. Super, może przeanalizować i pielęgnację, i jakieś problemy, tak, więc to jest bardzo ważne, żeby się zdać na taką osobę.
Czyli piszcie jak najwięcej informacji o swoim stanie skóry. Co wam, o swoich nawykach. Co was trapi, jakie macie oczekiwania, jakie konsystencje lubicie, jakich nie lubicie. Na kosmetolog@bandi.pl proszę wysyłać takie zgłoszenia i dostaniecie pełną poradę pielęgnacyjną. Co do demakijażu, co na dzień, co na noc, jak to wszystko powinno wyglądać. Korzystajcie naprawdę bardzo. Oczywiście. O, to już w ogóle. Także bierzcie i bawcie się dobrze. No dobrze. Kod do 3 maja. Dostałam taką informację, żeby ściśle dajmy z backstage'u. Zaraz sobie zrobimy jeszcze jakieś przyjemne rozdanko, bo jeszcze nie powiedziałam, że oczywiście do wszystkich rozdań, do tego co tutaj się wydarza, obowiązuje regulamin. Ten regulamin jest zamieszczony na stronie i Bandi, i na stronie Dr. Skin. Także jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, to taki regulamin oczywiście istnieje. Dobra. Tak sobie mówimy o tej pielęgnacji, że tak to wszystko musi działać, ale pielęgnacja też jest trochę przyjemności, nie? Oj tak, ja uwielbiam. To jest taki relaks i jak właśnie mam więcej czasu, to te wszystkie rytuały, to oczyszczanie sobie wykonać powoli, jakieś fajne, później maska, posiedzieć z nią sobie, zrobić dobrą herbatkę i tak dalej. No to jest przyjemność. Dla mnie to jest przyjemność i cieszę się też, bo coraz więcej dziewczyn mi pisze, że kiedyś to był taki przykry obowiązek, a teraz tak, że to tak na szybko, żeby zrobić, odbędnić, a teraz coraz więcej osób tak się tym pasjonuje, że jest to taki przyjemny rytuał. No to jestem zaskoczona. No naprawdę, nie każdy to bardzo zawsze lubi. To bardzo miłe. Chciałam nawiązać troszkę do tego, że raczej stosujemy takie nuty zapachowe, które są bardzo delikatne i takie bardzo uniwersalne. Mm-hmm. Natomiast w tej linii Young Girl, o której mówiłyśmy, te zapachy są troszkę takie bardziej intensywne i takie bardziej ukierunkowane już. Mm-hmm. I coś mi się wydaje, że jeszcze nie znasz takiego peelingu naszego. Peelingu nie znam, chętnie sprawdzę i właśnie. Ad hoc po prostu, o, recenzja. Chce się zjeść, zobaczcie. Oj, pachnie cudnie. Tam jest tu wulkaniczne, te czarne drobinki. Tam są drobinki mechaniczne, ale tam też są takie składniki, które będą działały enzymatycznie. Także jak już sobie rozłożycie, rozaplikujecie, stawcie na parę minut. Aż ta pielęgna cieknie, naprawdę. Dawaj. Po co? Nie oddam. Po co? Dawaj. Także bawimy się też pielęgnacją. Zjadłem go. Do zjedzenia. Chcemy, żeby było po prostu miło. Oj, to ja myślę, że już mi ślinka leci. No to jest, to jest taki produkt, który naprawdę zachęca młode osoby do tego, żeby pielęgnowały skórę. Z taką nadzieją właśnie go tworzyliśmy. To go rozdajmy. Tak, co? Rozdamy, żeby było miło, bo zaczyna się przepiękna wiosna. Czyli dla dwóch osób mamy taki dźwięk? Po dwie osoby na każdy kanał, o, oczywiście. Dwie osoby na każdy kanał. Standardowo. Facebookowicze odpowiadają, już Instagramowicze czekają, aż się pojawi post. Chcesz zadać pytanie? Nie, bo już miałam przez chwilę jakieś pytanie i mi wyleciało, także teraz powiem. No dobrze, to ja bardzo, bardzo proszę, i to będzie bardzo trudne pytanie, bardzo proszę powiedzieć nam, To za trudne. Wymieńcie mi 3 największe problemy, jakie są związane z cerami trądzikowymi. Dobrze? I zobaczymy, jak uważacie, jakie to są najgorsze takie przypadłości. Dla nas to są bardzo cenne informacje, dlatego że wszystko to, co wy do nas piszecie, czy w mailach bezpośrednio, czy w komentarzach, my to wszystko czytamy i my wtedy wiemy, czego oczekujecie, jakie są potrzeby. Super, albo to jest taka inspiracja do tworzenia nowych produktu. Tak, tak. Wtedy wiemy, być może, że któraś pielęgnacja jest niewłaściwie ułożona i to też są dla nas jakieś informacje, tak? Że musimy podpowiedzieć coś, tak? Jak coś powinno wyglądać. Czasami coś przemycić w kosmetyku, jakieś dodatkowe działanie, bo wiem, że w pielęgnacji skóry czegoś tam zabrakło. Także 3 problemy najczęstsze cer trądzikowych. Bandi najlepsze, dziękujemy bardzo. Dr. Skin też nie jest. Słuchajcie, w tej nowej marce w Dr. Skinie troszkę inaczej podeszliśmy do pielęgnacji, jeżeli chodzi o takie przedstawianie tych kosmetyków.
W Bundy macie linię, tak? Macie serię, seria dla cery przeciwtrącikowa, jakaś seria odmładzająca, to pierwsze zmarszczki. To odpowiedzmy, gdzie udzielać odpowiedzi. Na Instagrama odpowiedzi będziemy udzielać wtedy, kiedy pojawi się post o dzisiejszym wydarzeniu, czyli pojawi on się za chwilkę po skończeniu dzisiejszego live'a. Czyli za jakieś tam powiedzmy 20 minut mniej więcej pojawi się taki post i wtedy już będzie można te odpowiedzi udzielać na wszystkich Instagramach. W Bundy mamy linię, natomiast w Doktorze Skinie troszkę jest więcej, znaczy mniej kosmetyków, a jest bardzo dużo możliwości. Tam mamy stage i wymyśliliśmy sobie to w ten sposób, żeby Wam maksymalnie ułatwić pielęgnację. Jest bardzo przejrzysty przekaz na tych opakowaniach. Bardzo nam miło. Pierwszy stage, czyli oczyszczanie, jest tak skomponowany, są tak dobrane formuły, żeby wszyscy mogli z niej korzystać, niezależnie od rodzaju cery. Po prostu po pierwsze nie szkodzić, nie przesuszać, koić, nawilżać. I to jest to, co ma robić stage pierwszy. Ma oczyszczać bez przesuszenia dla każdego rodzaju skóry fajne. Drugi stage, to już jest złuszczanie i tam macie różne peelingi. Trądzik, no to jakby deklaracja prosta, tak? Macie peeling enzymatyczny, który jest też ciekawym produktem, bo można go stosować pod oczy. Gdyż pod oczy też dobrze sobie nałożyć coś złuszczającego. No tak, ktoś ma przesuszoną skórę pod oczami. Bardzo mało jest takich produktów na rynku. Tak sobie pomyśleliśmy właśnie. Macie niszę. Skóra pod oczami to jest też część człowieka, która wymaga złuszczenia. Tak, dokładnie. Jak nie złuszczymy, to nie przebijemy się przez grubą warstwę naskórka w taki skuteczny sposób, na którym nam najbardziej zależy. Więc ten peeling bardzo polecam. No i jest jeszcze jeden peeling, rewitalizacja. Takie słowo bardzo ogólne, ale słowo, które ma na celu powiedzieć Wam, że słuchajcie, jak chcecie, żeby cera była taka promienna, ładna, po prostu lepiej wyglądająca, jedziemy z peelingiem rewitalizacją, tak? Po prostu będzie dobrze, też właściwie dla każdego rodzaju cery świetnie się sprawdzi. No i wchodzimy sobie potem w stage czwarty. Te kroki mówią o tym, w jakiej kolejności stosujemy te produkty, żebyśmy byli świadomi, że jak kupiliśmy sobie stage trzeci, a to może jest jeszcze jakiś pierwszy, a to może jest jeszcze jakiś drugi, może coś powinnam robić, nie? W stage'u trzecim znajdziecie boosterki i tam są boostery przeciwzmarszczkowe, odmładzające, tam jest booster rozjaśniania i booster też przeciwtrącikowy. I mamy kremisie, no i kremisie też, no, bardzo są tak skomponowane w taki sposób, żeby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. Super, ta właśnie taka uniwersalność jest bardzo fajna, bo to jest świetne dla osób, które totalnie się nie znają, które chodzą do drogerii, do perfumerii i Boże, co ja mam dla siebie kupić? Tak, a tutaj jest ten przekaz tak przejrzysty, że powiem Ci, że ja nie wiedziałam, że to jest pod marką Bundy, że to jesteście Wy i weszłam do Rossmana, patrzę, co to za marka? Wzięłam SPF 50 i wzięłam peeling właśnie, totalnie nie znając jej, bo bardzo mi się spodobało to, że jest tak przejrzysty przekaz, mało informacji na opakowaniu, od razu wiesz, jakie składniki są najważniejsze i to jest świetne. Bardzo staraliśmy się też, żebyście mieli takie poczucie właśnie takiej przejrzystości i też tam są składniki, które są najwyższej klasy, takie, które są oczywiście i na czasie, i modne, ale te najskuteczniejsze z tych wybieraliśmy, które mogą się znaleźć obecnie w kosmetyce. No dobra, kremi się fajne. Powiedz mi, jak u Ciebie sprawdzają się kremy pod oczami? Lubisz, nie lubisz? Używasz osobno, czy stosujesz ten, co na twarz? Nie, ja uwielbiam. Im więcej pielęgnacji, tym lepiej. Także ja uwielbiam kremy dedykowane. Tym bardziej, że już nawet sobie wcześniej o tym rozmawiałyśmy, że skóra w okolicy oka jest zupełnie inna niż na twarzy i tu są zupełnie inne problemy. Tutaj mamy cienie, mamy opuchnięcia, mamy jakieś właśnie linie i no tu musimy innymi składnikami, innymi formułami, konsystencjami zadziałać. Poza tym oczy są wrażliwe. Moje oczy są bardzo wrażliwe. Ja mam często tak, że coś mnie podrażnia w tej okolicy oka, więc dla mnie krem dedykowany w okolicy oka to jest właśnie must have. To ja może rozdam taki krem. O, bardzo sam. Dobry pomysł. Ze Skina. Z ogromną przyjemnością. Jeden z ulubionych moich kremów pod oczy. Tak zwany krem odmładzający pod oczy. Rozdamy. On ma w sobie kofeinę, ma bardzo fajny składnik właśnie no nie chcę powiedzieć rozprasowujące, ale redukujące zmarszczki istniejące i przeciwdziałające zaistnieniu zmarszczek. Natomiast to, co mnie najbardziej cieszy w tym kremie, to jego konsystencja. Bo on jest fajnie regenerująca formuła na noc,
ale w ciągu dnia, jak sobie nałożymy, to on jakby nam nie rozjedzie makijażu. No właśnie, to bardzo ważne. Lubię go. No po prostu, lubię go. Ogromny przyniosę, teraz go sobie rozdam. Super, bo ja właśnie często mam także inny krem na noc, inny na dzień, no bo inny fajny pod makijaż, a inny fajnie zregeneruje skórę w nocy. Spróbuj to przetestować. Tak, koniecznie. Ja to już chcę wszystko po tym live dzisiaj przetestować, to czego nie znam oczywiście. To zadajmy pytanko, no bo nie ma tak za darmo, tak? Dobra. Musicie coś zapracować na ten tematycznie proszę Was, żebyście napisali, dlaczego warto używać takie dedykowane kremy pod oczy. Przynajmniej trzy argumenty. Tak, trzy argumenty. Facebookowicze piszą od razu odpowiedzi. Instagram na bogato. Tak, a będzie zawsze na bogato. My sobie nie żałujemy, Wam nie żałujemy, bardzo się cieszymy, że możemy dzielić się z Wami naszymi kosmetykami. Instagramowicze piszą odpowiedzi oczywiście dopiero jak zamieścimy posta, że takie wydarzenie się wydarzyło nam tutaj. No dobra, kremy pod oczy koniecznie, peelingi koniecznie, SPF koniecznie. To ile czasu pielęgnujesz się? O kurczę, nie wiem czy ja to liczę. No bo lubisz. Robisz sobie taki jeden dzień w tygodniu, że bardziej, jakoś troszczysz się o siebie, czy codziennie to jest, nie wiem, pół godziny, godzina, mówię o pielęgnacji twarzy. Kurczę, ja to tak mam, po pierwsze testuję mnóstwo tych produktów, więc często po prostu jest coś nowego, co mam w planie przetestować, więc to nakładam. Ale też na przykład taką intensywniejszą pielęgnację robię sobie przed nagraniem filmu, jak jakiś tutorial makijażowy nagrywam. To wtedy jak chcę właśnie, żeby ta skóra ładnie wyglądała, to też i maseczka jakaś fajna i właśnie przed tym oczyszczanie. No i wiadomo, jak mam więcej czasu, albo jestem zmęczona, albo jestem po nagraniach właśnie, gdzie ta moja skóra jest zmęczona i wieczorem mam troszkę więcej czasu, to też sobie taki robię dłuższy rytuał pielęgnacyjny. Ale generalnie no ja dużo czasu codziennie poświęcam na pielęgnację. To już jest u mnie takie normalne. A to jest też takie bardzo przyjemne, relaksujące i też można sobie tak wygospodarować, że to jest taki mój czas, tak? Nie na prędce, nie gdzieś w międzyczasie, tylko to jest taka chwila, że jest spokój, cisza i chwilkę sobie wygospodarujemy. Ale myślę też, że to jest bardzo takie praktyczne rozwiązanie, dlatego że jeżeli dobrze zrobicie demakijaż, jeżeli dobierzecie dobre kosmetyki, to po prostu macie ładną cerę i oszczędzacie ten czas na szukanie odpowiedniej pielęgnacji, na przykład przeciwdrodzikowej. Jeżeli stosujecie filtry, macie z głowy problem przebarwień. Jeżeli stosujecie dobre kosmetyki oczyszczające, to jest takie rozważne podejście do tematu. Tak, więc jest przyjemnie, ale też efektywnie dzięki temu. Dokładnie. Więc no pielęgnujemy się. Tak. A później widzimy piękne efekty na skórze. Tak jest. No dobrze, kochani, widzę, że tu pytania nie idą w czeluść, tylko rzeczywiście te odpowiedzi się pojawiają i to bardzo ładne odpowiedzi. Będzie bardzo trudno wybrać. Nie będzie prosto. Kto tu będzie wygrywał? Ach, bo ja nie powiedziałam najważniejszego, bo te nagrody oczywiście dostaniecie, jak przeczytamy wszystkie odpowiedzi i zamieścimy informację, kto wygrał tydzień po dzisiejszym wydarzeniu. Tak? Na każdym kanale, na którym się toczy. Tydzień jak na szpilkach. Trzymać kciuki. Napiszemy Wam na każdym kanale, na którym zamieścicie swoje odpowiedzi, zamieścimy informację, któż to takie niespodzianki od nas może otrzymać. Kto będzie tym szczęśliwcem? To szczęśliwców będzie dużo w zasadzie, więc... Sporo. Będzie ich sporo. Ja się przypomnę jeszcze z ewentualnym kodem rabatowym. Cukier 20 do 3 maja obowiązuje, także chodźcie, bawcie się, korzystajcie. Używajcie, pięknijcie, miejcie. Możecie sobie, bo live'y będą zapisane, więc możecie sobie później jeszcze na spokojnie, właśnie jak będziecie chcieli sobie zrobić zakupy, obejrzeć live'a i posłuchać o tych produktach, o których rozmawiałyśmy, bo może akurat Wam coś podpowiemy tutaj. Albo porada kosmetologa u Was przez chwilę. Tak, to też jest pomocne. Kochani, no to czekamy jeszcze na jakieś ostatnie pytanka od Was. Co chcielibyście, żebyśmy jeszcze poruszyły w czasie dzisiejszego spotkania? No ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tak, Klaudia jest bardzo ładna z bliska. Nie ma ani jednej zmarszczki, ma przepiękną cerę. Także ta Twoja ogromna praca wkładana w codziennie w wygląd skóry, no po prostu ją widać. Wiesz, co jest zabawne, że ja mając 25 lat miałam większe zmarszczki niż dziś.
bo to były zmarszczki też spowodowane przesuszeniem skóry. Ja jej w ogóle nie nawilżałam tak jak trzeba i faktycznie na przykład pamiętam, że każdy podkład wchodził mi w okolice ust, gdzie teraz już rzadko mi się to zdarza, więc dziewczyny i chłopaki, pielęgnujcie swoje skóry, naprawdę efekty są widoczne gołym okiem, jak tylko człowiek o to zadba i jakby wprowadzi sobie ten nawyk w krew, jak mycie zębów, tak pielęgnowanie skóry. Warto mieć taki basic pielęgnacyjny, nie? Tak. Zostawić sobie taką ścianę, taką lukę właściwie na takie a przyjemności, a to sprawdzam sobie, ale mieć jednak na półeczce ulubione, tak, i to co na pewno do których lubicie wracać, bo też jak coś macie takiego, co uwielbiacie, to nie zmieniajcie tego na siłę. Ja nie jestem za tym, żeby tak błądzić i błądzić, bo jeśli coś Wam się sprawdza i Wasza skóra wygląda fajnie, to nie zmieniajcie tego, bo różnie to bywa i różnie się to kończy. A ktoś tu zapytał o cerę wrażliwą, naczynkową ze zmarszczkami pod oczami. To ja Wam szybko zdradzę, słuchajcie kochane, bo otwierają się gabinety kosmetyczne. Mhm. My mamy teraz taką nowość, bo Bandy Cosmetics to jest firma, która produkuje kosmetyki, oferuje pielęgnację również profesjonalną gabinetów kosmetycznych. I mamy teraz taką nowość, połączenie działania kwasu laktobionowego i azaloglicyny. To są takie zabiegi, które bardzo ładnie redukują nadwrażliwość skóry. Świetny zabieg, bo on też do nakładania na skórę pod oczami świetnie nawilża, więc cery naczynkowe, cery wrażliwe, cery, które właśnie jest delikatna okolica oczu, ale przesuszenie. Idziemy do gabinetów, pytamy o Bandy set dla wrażliwych. Super, to też dobrze, że o tym mówisz, warto wiedzieć. Bo tak sobie, ja zapomniałam całkiem, przecież to jest nasza podstawa wszystkiego. Tym bardziej, że teraz jak już będzie można, to trzeba korzystać. Tak, tak, oczywiście. Pojawiło się też pytanko, bo jeszcze mamy całe dwie minutki o oczyszczanie porów. Więc oczyszczanie porów nie jest sprawą prostą. Przede wszystkim stosujemy regularnie peelingi. Nie ziarenkowe, lepiej kwasowe. Ale ten właśnie, o którym ja mówiłam, tak, też się świetnie sprawdzi, tak, do tego. Właśnie ten z Dr. Clinic i to jest ten booster trądzik. Zobaczcie, on tak wygląda. Zapamiętajcie ten produkt. Zróbcie screenę najlepiej w tym momencie. Ja go gorąco polecam. To są takie kosmetyki, które bardzo ładnie będą redukowały nadmierną rozkrwawioną skórkę, czyli będą przeciwdziałały mikrokomedo. To jest najłatwiejsze rozwiązanie. Ale oczywiście bardzo polecamy dwuetapowe oczyszczanie skóry. Tak. To jest coś, co w ogóle zmienia całą historię wyglądu cery, jeżeli chodzi o problem z zaskórnikami. Czyli oczyszczanie porów to jest przede wszystkim odblokowywanie. Mm-hmm. Odblokowywanie, oczyszczanie i regularne peelingi i nawilżanie. Bo jeżeli nie nawilżamy i skóry... I tonizacja. No bo to wszystko. Tak. Bez dobrego nawilżania. To nie jest tak, że jest jeden produkt, który pomoże na te pory. Który no właśnie, będzie takim złotym środkiem. Tak. Bo to wszystko się składa, tak, w jedną całość. Czasami zadajecie pytanie na przykład takie, że szukam dobrego kremu dla mojej cery. No czasami ten jeden dobry krem nie wystarczy na wszystkie problemy, czyli jakby patrzymy na całą pielęgnację, na wszystko co robimy. Tak, tak, bo jeśli ten krem będzie super cudowny, ale my nie oczyścimy odpowiednio skóry, nie będziemy jej złuszczać, nie będziemy jej tonizować, to ten sam krem, słuchajcie, on sam nie da rady. Zerknęłam sobie niechcący na zegar i okazuje się, że minęła nam już godzina. O proszę. Także bardzo, bardzo pięknie Wam już dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wszystkie Wasze komentarze będziemy czytać. Przypominam, że odpowiedzi na dzisiejsze pytania Facebookowicze mogą zamieszczać od razu, a Instagramowicze zaraz pokażą się posty z tym, że się właśnie dzisiaj tu spotkałyśmy i rozmawiałyśmy o pielęgnacji i wtedy te odpowiedzi wszystkie prosimy zamieszczać. Dajcie nam chwilkę, za momencik, za parę minutek takie posty się pokażą. Bardzo pięknie, dziękujemy. Dziękujemy, ja dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło. Dziękujemy za przybycie, pozdrawiamy Instagram. Za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy, że byliście z nami. Pa, 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 pa. Rozłączamy się po kolei. Pa.